dzisiaj wyruszyliśmy do Rapallo, jesteśmy już prawie na miejscu, stało nam jakieś 20 minut drogi. Zobaczcie, zjeżdżamy z ślimakami. Palemki sobie już rosną, także jesteśmy... O nie! Kurde, zobaczymy i zapłacimy tą autostradę. Tu taki bilecik dostaliśmy. Boję się, że sprajtuję. Strzelaj, ile mówisz, Kasia? Oj, chyba z 20 euro. 20? No dłużej. A ja mówię 50. Tak? U nas PiS ściąga wszystkie opłaty autostradowe, a tutaj niestety zaraz przeżyjemy szok kulturowy. Hola! To nie ten kraj. Ciao. Ciao. To jest z kasy. Introdurę biletto. Introdurę biletto! 41 euro! Wow! Ojej! Ojej! Bo nie mamy tyle. Nie mamy tyle. Panie, całe... nie mamy tyle. Włochy to są naprawdę kraj dla bogatych ludzi. Introdurę 41 euro. Introdurę 10. Introdurę 20. Introdurę denaro. Introdurę 30. Denaro. Wkładaj tam kasę. Introdurę... Oj, może nie starczy na tych drobnych. To muszę stówę dać. To wyda nam chyba resztę, nie? Ale teraz dowaliłem. Jezus Maria, ale szok. O Boże, darzy... wszystko w drobnych. Ty. O, szybko, bo wciągnie jest z powrotem. Jest. Ritirare il resto. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Także mówię, Włosi... O nie, wypadło to wszystko. Włochy, moi kochani, nie jest to kraj dla ubogich. To jest przejazd od Wenecji mniej więcej. Jechaliśmy do tego punktu, zapłaciliśmy 41 euro razy 4,5 to 200 zł. Nie jest tanio we Włoszech. Myślałem, że to jest tani kraj, ale niestety nie. W Polsce jest mniej więcej połowę taniej. Zaraz będziemy w Rapallo. Rapallo to jest taka miejscowość na Rivierze Włoskiej, którą wam będziemy chcieli przedstawić troszeczkę z bliska. Od jutra zaczniemy zwiedzanie. Wynajęliśmy sobie 100-metrową kamienicę. Tam mamy dwie sypialnie, apartament taki topowy w Rapallo. Przy samym zejściu na plażę. Więc zobaczcie, jak będziemy się bawić przez następne 5 dni w Rapallo. Oczywiście jeszcze podczas tej serii vlogów pojedziemy do Cinque Terre pociągiem. Pojedziemy również do Portofino i do wielu innych nabrzeżnych miejscowości tu właśnie nad Rivierą Włoską. To nie jest jeszcze Rapallo, ale zaraz tam będziemy, więc zobaczcie jeszcze, jak tu wygląda ta pierwsza miejscowość po zjeździe z autostrady na Rivierze Włoskiej i już reszta będzie w samym Rapallo. Udało się, dojechaliśmy do Włoch, do Rapallo nad Morze Liguryjskie. Już za nami pierwsze dwie kąpiele, wczoraj wieczorem się kąpaliśmy, co możecie zobaczyć na przebitkach. I dzisiaj też spędziliśmy do południa czas i odrobinę po południu. Teraz idziemy za to na taką obiadokolację. W planach mamy spaghetti, ale co zamówimy ostatecznie, no to wyjdzie w praniu. Zmierzamy teraz do jakiejś restauracji i do zobaczenia. I jesteśmy właśnie, jak Kasia przed chwilą wam powiedziała, w Rapallo i Gusia jak zwykle robi cyrk. No jest jazda z trzymanki z tymi dziećmi. Idziemy teraz na obiad, jesteśmy na takim głównym deptaku tutaj, zaraz przy mierzei, tutaj przy plaży. Zobaczcie, pięknie wyglądają palmy, pięknie wyglądają te okoliczności przyrody. I tu jest jakaś restauracja, może tu zobaczcie, ile co kosztuje. Mamy różne antipasti, pasta fresca. Wchodzimy teraz do jednej z uliczek w Rapallo, zobaczymy, czy nie mamy jakiejś tam mniejszej restauracji przy drodze. Strach z dziećmi się posilać, że nie wybiegną na ulicę. Jesteśmy już na jakimś placu.
piękne kamieniczki włoskie. Chodzimy już tak godzinę i chyba nie będzie nam dane zjeść obiad o kolacji, dlatego że widzicie, jaki hardcore z tymi dziećmi, to jest naprawdę, trzeba się mocno wysilić, żeby zjeść coś. Tutaj jest mięso, to jest bardzo dobre dla Marco Tuccini, nie? I Kasia, jak ci się podoba to Rapallo, proszę powiedz. Przepiękne jest, piękne kamieniczki, klimatyczne. Pogoda nam na razie dopisuje, choć podobno jutro ma padać. Kupiliśmy sobie też wczoraj przepyszne sery. Rafał też testował wino. Jak na razie, bardzo mi się podoba. Zobacz, Igusia, zobacz, jakie skrzyneczki. A mam, chcesz takie coś zjeść, Iga? Jemy to? Wreszcie dotarliśmy do Caffè Mazzini. Zobaczymy, jakie tutaj będą. Tak, dostaliśmy menu. Zaraz sobie coś wybierzemy. Gusia jak zwykle szaleje. Znowu ADHD się włączyło. Krystianek siedzi w wózeczku. Także wybierzemy coś i zaraz wam powiemy, czy warto tutaj podejść do tej knajpki, czy też nie. No i wjechały już właśnie napoje. Dostałem piwo Peroni, czyli tradycyjne włoskie piwo. Wasze zdrowie. Kasia dostała sok. Pomarańczowy. A Krystek tutaj na razie nadaje. No. On do tego mówi teraz. Teraz mówi, przejął. A włączyłaś to? Nie. Nie. Czekamy, zaraz będzie, Jegusiu. Trzeba poczekać, muszą zrobić. Dopiero zamówiliśmy. To? To nie dla dzieci. Dopiero zamówiliśmy. A pokaż, ja chcę spróbować odrobinę. Bardzo dobre peroni. No i Kasia degustuje teraz. Co to jest w ogóle? To jest taki typ makaronu. Już zapomniałam oczywiście, jak się nazywa. Trofi pesto. Z pesto. I Gusia dostanie pizzę, a ja mam tutaj lasagne. Piniowy. Na pół z Krystkiem zjemy. O. No i dla Igi wjechała pizza. Tradycyjna na cienkim włoskim czyście. Już będziesz... Iga, czekaj, już ci pomogę. Rapallo, życie płynie bardzo powoli, wysokie temperatury, choć na wrzesień jest bardzo przyjemnie, 23 stopnie. Miało przez 5 dni padać, ale w ogóle nie pada, mamy fajną pogodę. Ci znowu zapowiadali burzę, ale jest super, wszystko pięknie, ładnie. Pokażemy wam teraz okolice przy naszym domu, gdzie mieszkamy w kamienicy włoskiej. Przejdziemy się dookoła. Patrzcie, zaraz przy zatoce w Rapallo udało nam się znaleźć przy mieszkaniu, gdzie mieszkamy, parking. Jest to bardzo duży problem, ponieważ w Rapallo większość parkingów jest płatnych, jedynie takie oznaczone białą linią są bezpłatne. I nam właśnie udało się zaraz przy miejscu, gdzie mieszkamy, zdobyć ten parking. Jesteśmy tu już 5 dni. Trzeba sprawdzać codziennie, czy nie ma jakiejś karteczki, ponieważ niby nie można tyle czasu parkować w jednym miejscu. Nam się na szczęście udało, nikt nie ma pretensji. I na 5 dni zostawiliśmy tutaj auto. I teraz idziemy dalej. Zobaczcie, to jest ulica, na której mieszkamy. Via Montebello. Zatrzymają się tutaj samochody. My idziemy dalej. A tu mamy zaraz morze przy naszym mieszkaniu. Jest plaża, tutaj jest plaża prywatna. Można wejść, kupić sobie jakiegoś drinka albo jakiś posiłek. No i wówczas skorzystać z tej plaży. Tu są takie knajpki właśnie, gdzie rozlokowane są leżaki. A tu zobaczcie, tutaj jest nasz zamek. Zaraz tam pójdziemy pływać z Igą nad ten zameczek. Czysta woda. Tu pod zamkiem mamy plażę publiczną dla odmiany. Wszyscy mogą za fiko sobie wejść i popływać. Czyściutka woda. Zamek kasą. O, tu jest kamienica, w której mieszkamy.
na trzecim piętrze. To są nasze okna i nasz balkon. Przystępna cena, bo za 5 dni zapłaciliśmy 3 koła, 3600 euro z hakiem, więc jak na taką dużą 100-metrową kamienicę, to wcale nie jest dużo. Wchodzimy do klatki. Zobaczcie, klimat. Zobaczcie. O. Możemy iść albo na piechotę do góry na trzecie piętro, albo zjechać taką oto windą. Iga, uwaga. Jusia weszła już do windy. Winda naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie, jest taka na zewnątrz, na klatce schodowej. Wjedziemy specjalnie na samą górę. Tak się to zamyka. I wjedziemy na czwarte piętro. Strasznie. Weszliśmy na ostatnim piętrze. Tam już się wyżej nie da wejść. Naprawdę strach czymś takim jeździć. Tu wchodzimy do naszej kamienicy. Katarzyna jest w domu. Zwiedzaliśmy okolice z Igą. I tak właśnie żyjemy w Rapallo. Zobaczcie, piękny, wszechstronny pokój. Moja sypialnia. Zobaczcie, mam tutaj osobno sypialnię. Mamy jadalnię. Tu jest kuchnia. Z powrotem wracamy do przedpokoju. Łazienka. O nie! Kto to się obudzi? Tak, tu macie nazwę tego apartamentu, na Bookingu możecie sobie poszukać. Naprawdę świetne miejsce, nawet może tutaj spokojnie przyjść mieszkać 8 osób. I zobaczcie, jaki klimat na zewnątrz, na balkonie mamy piękny widok z balkonu. Jest właśnie Via Montebello i tak. Żelaki, ale ty nie masz iguś, masz piękne nóżki. Nie masz żelaków. Żelaki. Pakujemy się i dzisiaj jedziemy do Portofino. Miało dzisiaj cały dzień padać, na szczęście jest przepiękna pogoda, dlatego płyniemy dzisiaj na wycieczkę do Portofino. O, Portofino powiadasz. To jest Portofino? Tak, tu jest Portofino. No, widzę was, moi kochani widzowie. Kolejny nasz dzień na Rivierze Włoskiej w Rapallo. Teraz wybieramy się do perełek tej okolicy, czyli do San Fruttuoso i oczywiście do Portofino, bardzo słynnej włoskiej miejscowości. Gusia jest bardzo zadowolona. Będziemy płynąć? I przed wami teraz relacja z tej pięknej podróży. Cały dzień dzisiaj spędzamy na zwiedzaniu miejscowości okolicznych do Portofino i będziemy tam też plażować. Spędzać miło czas. Tu jeszcze mamy widok, panoramę Rapallo. Właśnie wypływamy z portu w Rapallo. Dzieci bardzo zadowolone. Zobaczcie, Krystian i Gusia troszeczkę się boi. A Krystian zrezygnował znowu z drzemki. Uznał, że nie ma co spać, jak tutaj takie są widoki. Ahoj! Cała naprzód ku nowej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień. A przed nami kolejne piękne liguryjskie miasteczko, czyli Święta Margherita. To jest patronka pizzy Margherity, tak? Dobrze mówię, Kasia? Chyba coś wyssane z palca są te opowieści Rafałka. Jak no ale to Santa Margherita. Tak, wypłynęliśmy już z Santa Margherita, tej bardzo ładnej kameralnej miejscowości i następny nasz przystanek to Portofino. Ale my teraz nie będziemy wysiadać, tylko popłyniemy dalej do Santo di Frutto. Czy jakoś tak.
Guśka teraz dotarła na plażę San Fructuoso i teraz będzie atakowała falę. Dawaj, idź Guśka. Go, go, go. No idź. Patrz jak pięknie. Pięknie Iga, jaka czysta woda. Płyń. Czyściuteńka woda, zobaczcie. Naprawdę klasa, miejsce. I warto było tu przypłynąć. Zobaczcie, jaka plaża. Tam Kasia. Brawo. Dzieci pływają. Udało się, dopłynęliśmy do San Fructuoso i korzystamy teraz z urlopu i okoliczności przyrody, jakby tutaj na nas czekały, czyli przepięknej, lazurowej wody. Nawet takie maluchy jak Krystian i Iga dobrze się tutaj odnajdują i stanowią nie lada atrakcję tutaj dla starszych pań, które kopią się obok nas, są zachwycone małymi dziećmi. Same dzieci, jak widzicie, też są zachwycone. Jak widzicie, tutaj jest taka malutka plaża i super wrażenie robi też ten klasztor, który wyrasta właśnie z tej plaży. Pięknie to wszystko wygląda. Jesteśmy w takiej dolinie, która zakończona jest taką zatoczką. Zawijamy się z San Fructuoso. Zobaczcie jeszcze ostatni rzut oka w tą piękną plażę malowniczą, taką, tu jest jeszcze ten klasztor w całej swojej okazałości. Kafejki przybrzeżne, taka jeszcze tutaj wieża. Na szczęście piękną mamy pogodę i ładujemy się już na statek i płyniemy do Portofino. Pięknie to wygląda, piękne włoskie kamieniczki, kameralna zatoka i oczywiście mnóstwo jachtów. Portofino jest miejscowością bardzo często uczęszczaną przez milionerów i stąd właśnie te jachty. No i dotarliśmy już do Portofino, tej małej włoskiej miejscowości. Tutaj jest taki ryneczek nad brzegiem, nad portem. Jest to miasto takie dla burżuazji z tego świata. Najbogatsi ludzie przyjeżdżają tutaj do tego miasteczka, żeby tutaj w przepychu się bawić. Piękne te uliczki Portofino, kamieniczki, jakieś domki, jakieś restauracje, butiki i wiele innych ciekawych rzeczy. Portofino to miejsce znane i lubiane wśród celebrytów, dlatego tutaj są ceny bardzo wysokie. Poszliśmy sobie na obiad, jak widzieliście, i zapłaciliśmy około 70 euro. Myślę, że to dość wygórowana cena. No ale jak mają nie być tutaj wygórowane ceny, skoro tutaj przyjeżdżają ludzie znani ze świata i mody, i telewizji, i filmu, i sportu. Tacy jak my właśnie, nie? Tak. Zobaczcie, tutaj tacy jak my, naszego poziomu ludzie przyjeżdżają, widzicie jakie mają
piękne tutaj jachty. Tak, dokładnie. Tak. Portofino jest uważane właśnie za taką perełkę, jeżeli chodzi o porty śródziemnomorskie. I tu właśnie celebryci cumują swoje jachty bardzo chętnie. Znajduje się tutaj dużo domów mody. Tak, a tutaj jest taka modnisia, która pokaże Wam, jaką nosi najnowszą bieliznę. Widzicie, w Portofino macie wiele butików. Jedną z nich jest Balenciaga, teraz topowa marka. Można iść sobie kupić w Balenciadze jakieś tutaj ich creepy ciuchy różnego rodzaju. No i tu doszliśmy już do samego końca tego deptaka. No, tutaj też jest Balenciaga. To nie idziemy. I koniec. I tu już jest koniec. Także widzicie, niewielka miejscowość, parę butików na krzyż, niewielki port i kilka knajpek. Biegniemy. Skakuj do wody. Chodź, daj rękę. W ostatni dzień naszej przygody na Rivierze Włoskiej, Ligurii, dotarliśmy na plażę w Komogli. Zdecydowanie... Zdecydowanie ta plaża robi na nas chyba największe wrażenie. O Jezu, Krystianeczka tutaj. Nie wolno. Ta plaża robi na nas największe wrażenie, bo jak widzicie, za mną jest taki super klimatyczny stary kościół w starym stylu włoskim. Mamy też tutaj super plażę, mamy takie drobne kamyczki, taki drobny żwirek. Nie przykleja się ten piasek do niczego, jest super. Trzeba uważać, bo szybko robi się głęboko. I zobaczcie, jak wygląda piasek. O, po prostu małe, drobne kamyczki. A największe wrażenie w Komogli robi na mnie ten kilkusetmetrowy ciąg kamieniczek. Wygląda to mniej więcej tak jak w Indiach, jakbyśmy pojechali nad Ganges i tam takie też są takie dziwne budynki, takie kamieniczki. Podobnie to wygląda jak właśnie w Indiach.
Ile kamieni? Dużo kamieni czy mało? Dużo kamieni. Iga, idź pływać. Idź, skacz do wody. Płyń, 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 Iga. Płyń do wody. Brawo, chupa. Moi drodzy, robią nam fałszywą inwazję kosmitów. Zobaczcie, jakie dziwne kształty chmur. Mamy projekt Blue Beam przed sobą. Uciekamy już z tej miejscowości, bo zbliża się olbrzymia burza, jak za mną widzicie. Pierwszy raz może się prognozy pogody sprawdzą i będzie wielka burza. Tak na to się na to wygląda, nie? Tak, cały czas błyskawice już teraz są widoczne na horyzoncie. No i nic, trzeba uciekać szybko na pociąg. Ciao. Tylko mogli jest bardzo takie fajnie, wygląda bardzo epicko, ale jest takie mroczne też bardzo i takie złowieszcze. Idziemy, uciekamy. Zaraz zobaczycie, jak będzie burza. Akurat dzisiaj ma być burza wśród Komogli. Czy to przypadek? Nie sądzę. Najbardziej tutaj mroczne i epickie miasto na wybrzeżu, na Rybierze Włoskim. Zobaczcie, co się dzieje. Daddy, are you okay? Yes, yes, I'm okay. No to zaraz, co się dzieje. Gusia. O nie, tam już leje. Patrz, jak tam leje już. Uciekajmy. Panie, może to faktycznie fałszywa inwazja kosmitów. Jezu. Przyrody, kończymy dzisiejszego vloga. Poszliśmy ostatni raz już w Rapallo na kolację, to się zwijamy i jedziemy dalej. Asia, powiedz, jak Ci się podobało za szybko w Rapallo? Bardzo mi się podobało, a najbardziej podoba mi się ta kolacja, którą zaraz zjemy. Muszę to przygotować, ostudzić. Świetnie to wygląda. W włoskach majka, mieliśmy makarony, jest ravioli, jest spaghetti, jest... Bazzani? Nie wiem. Powiem Wam, że nie wiem. Nie pamiętam już. Dobra, najpierw o Krystiana. Dobrze, moi drodzy, także kochamy Was wszystkich. Trzymajcie się, oglądajcie dalej nasze odcinki. Cześć czołem. Cześć. Polski rozrosołem.